22 maja wspominamy błogosławionego Piotra od Wniebowzięcia, zakonnika i męczennika. Piotr od Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny urodził się w Cuerba w prowincji Toledo w Hiszpanii. Data jego urodzin nie jest znana. Wiemy jednak, że już jako młody człowiek wstąpił do zakonu ojców franciszkanów. Był bardzo gorliwym zakonnikiem i kapłanem. Powierzono mu wychowanie przyszłych zakonników. W 1600 roku wraz z 50 innymi zakonnikami wyjechał na misję na Daleki Wschód. Po krótkim pobycie w Manili Piotr udał się do Japonii. Pracował z wielkim zapałem w rejonie Nagasaki. Nadzwyczaj gorliwie przestrzegał zasad reguły zakonnej. Dużo się modlił i pokutował. Był też cenionym spowiednikiem. Niekiedy przy jego konfesjonale czekało tak wielu ludzi, że sam nie miał czasu na odpoczynek i jedzenie. Piotr był też przełożonym miejscowej wspólnoty zakonnej. Po 10 latach jego gorliwej pracy apostolskiej na skutek intryg rozpoczęły się prześladowania kościoła w Japonii. Zgodnie z poleceniem władz Piotr powinien był opuścić Japonię, ale nie chciał zostawić swoich wiernych bez kapłana. Postanowił ukrywać się. Przebrał się za ubogiego Japończyka i odwiedzał chrześcijan, sprawował sakramenty święte, dodawał innym otuchy. Pewien apostata poprosił go, by przyszedł wyspowiadać umierającego. Piotr, nie spodziewając się podstępu, udał się we wskazane miejsce. Tam już na niego czekano i aresztowano go, po czym natychmiast wtrącono do więzienia. Wkrótce znalazł się tam też jego przyjaciel, misjonarz jezuita. Ucieszyli się z tego spotkania. Razem modlili się, podejmowali różne pokuty, rozmawiali też o czekającym ich męczeństwie. Przez ponad tydzień pozwalano im odprawiać mszę świętą. Gdy Piotr już dowiedział się o tym, że zostanie zabity, powiedział: "To jest łaska, o którą prosiłem Boga przez ostatnie 9 dni, kiedy odprawiałem mszę świętą." Przed śmiercią obaj kapłani wyspowiadali się, modlili się wspólnie, napisali też listy do przyjaciół i rozmawiali z chrześcijanami, którzy przyszli ich odwiedzić. Na miejsce kaźni szli z modlitwą na ustach, a w rękach trzymali krzyże. Byli przekonani, że idą na ucztę w Królestwie Niebieskim. Na miejscu najpierw modlili się w ciszy, a potem żegnali chrześcijan i błogosławili im. Ojciec Piotr zginął ścięty mieczem 22 maja 1613 roku. Papież Pius IX beatyfikował obojga misjonarzy 7 maja 1867 roku. Módlmy się. Wszechmogący Boże, dla chwały swojego Kościoła dałeś zwycięstwo w męczeństwie błogosławionemu Piotrowi, który upodobnił się do Chrystusa w jego męce i śmierci. Spraw, abyśmy wstępując w ślady męczennika osiągnęli radość wieczną. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.